witamy serdecznie do nas w domu, do naszej laboratorium. 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 Ta wina jest ciara, to znam, dziękuję i dobrze mówię. I ty? Bardzo dobrze mówisz. Kim jesteś? Ja jestem taką figurą nieistotną tutaj, jako w zapleczu. Ja w laboratorium. W laboratorium. Przy lampce. Przy małej lampce w laboratorium. Dzisiaj wam pokażemy... Szef Irek. To jest szef Irek Ciara. Szef Irek. Szef Irek, czyli kuchnia. A dzisiaj kuchnia dla skóry. O. Czyli żywienie... Jak wyglądasz ładnie Ja stary jestem. Tutaj jest moja wizytówka. Nie. Skóra. Piękna. Czarna. Mhm. Jak mieć czarna skóra? Tak zrobimy, czy nie? Dzisiaj wam pokażemy, jak zadbać o skórę, czyli prastare. Ja już miałem kiedyś taki wykład, gdzieś przy jakiejś okazji. Prastare, ja to nazywałem prastare sekrety wiecznej piękności. O tak. I tutaj po raz kolejny, dla tych świadomych to jest nic nowego, oni się nie zdziwią, a może dla tych, którzy nas pierwszy raz widzą, to będzie poniekąd szok. Że co? Bo nic nowego tutaj nie będzie. Tu będzie dalej te same przerabiane tematy, czyli cudów nie ma. Nie ma pięknej skóry bez czystej wątroby. To nie ma pięknej skóry bez czystego przewodu pokarmowego. Jak jeszcze się łudzicie, że jakiś tam kosmetyk smarujecie i rano wstaniecie piękniejsi, gładsi, młodsi, to nie, to wracajcie do spać, bo nic takiego nie będzie. Tu będą dalej... Dalej co? Oczyszczanie. Oczyszczanie ciała, które się pokaże przez skórę, białe oczy, białka, po polsku białka, powinny być białe. A popatrzcie się w lustro, albo patrzcie się wokół, ilu ludzi ma naprawdę białka białe, jak powinny być. Większość ma żółte, brązowe, zakrwawione, czerne, popękane, czarne, inne. Nie ma. Co jeszcze? Skóra. Tak. Pory. Duże, małe. Brudne, czyste. Słuchaj. Skóra biała czy czarna? Opalona czy nieopalona? Powiemy też o słońcu, bo to jest wielki temat. Mów. Teraz ja. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo jak ja poznałam szef Irek, on, pierwsza rzecz, mówiłam, słuchaj, szef Irek, słuchaj, ja mam brzydką skórę, szef Irek, czy możesz mi pomóc z tym? I on powiedział, czy możesz mi dać jakieś magiczne tabletka, czy mam coś kładać na skórę? I co ja powiedziałem? No niestety, on powiedział, no to słuchaj, Dawinę, słuchaj. Słuchasz? I mówię, no słucham. I on mówił, no słuchasz? Mówię, słucham. On mówił, okej, musisz czyścić. Skórę? Nie, ogólne. Ja myślałam, że będzie coś magicznego, że on jest taki, wiesz, on ma czarny magii, będzie wszystko okej, jak on mi dotyka i wszystko by... Nie, to jest bardzo ciężkie prace. To po prostu jest praca. Niestety, że musimy czyścić. Wątroba, przewód przekarmowego. Przewód pokarmowy. Tak. Ściema. Cała kosmetyczna ściema. To, że to, co oglądacie w telewizji, jeśli jeszcze macie telewizję, to co oglądacie w telewizji, czyli ten i ten kosmetyk wam poprawi, ten wam złagodzi, wyprostuje wam zmarszczki. Nic z tego, niestety, nic z tego, to są ściemy. Nie są ściemy. Słuchaj, ludzie chcą najlepsze dla was, tak? Chcą, tylko że myślą, niestety, odwrotnie, że jak coś kładasz, to będzie ci pomagać. Dobrze, ja teraz zaskoczę nawet tych świadomych, bo mamy kilka, oczywiście, powiem wam, co tutaj się dzieje, mamy kilka rzeczy, nie zostawimy was z suchą skórą, bo też na nią można rzeczy sobie nałożyć, żeby wspomóc to piękno, które wychodzi od środka. Mamy kilka rzeczy i zaskoczę teraz może, mam nadzieję, albo wszystko mi jedno, tych nawet świadomych. Wiecie co, macie, bo ja lubię rzeczy za darmo, jak są. Ja też. I macie, nosicie to ze sobą, zawsze to macie, rzecz najwspanialsza na skórze, to jest wasz własny mocz.
O, będziesz o tym rozmawiać, no Poranny właśnie. mocz, czyli urynoterapia. Już gdzieś tam wspominaliśmy o tym, że można zrobić sobie lewatywę z Tak. tego. I pokazywałeś lewatywa. Obejrzycie Pokazywałem, ten odcinek, bo to zapraszamy do jest tamtego naprawdę odcinka. ciekawe. Okazuje się, że związki chemiczne, które wysikujemy, niektóre, nie wszystkie, niektóre z nich bardzo dobrze wpływają na naszą skórę, szczególnie w formie sfermentowanej, czyli tu jeszcze Was bardziej wyciągnę na głębokie wody. Nie chodź Własny tam. poranny mocz, to musi być własny, Wasz własny poranny. Nie używałbym, szczególnie nie używałbym moczu płci przeciwnej, bo Wam mogą jakieś rzeczy dziwne się na skórze pokazać. Wasz własny mocz poranny, czyli po tej fazie detoksyfikacji, po tej fazie regeneracji nocnej, kiedy ciało najbardziej, najintensywniej się regeneruje, w tym moczu będą najwspanialsze związki, które niestety musiały wyjść z ciała. Nerki zadecydowały o tym, co zostaje, co wychodzi, tylko dlatego, żeby zachować pH. pH krwi. Nie dlatego, że to były toksyny jakieś dla nas fatalne, jak większość ludzi, nawet lekarze niektórzy myślą, tylko dlatego, że to było niezgodne z naszym pH, i tam jest wąskie okienko, i nerki muszą eliminować rzeczy. Substancje, które nasze ciało bardzo długo i bardzo trudno buduje, także kosztujące naszą energię, wysikujemy. Okazuje się, że można nasikać do słoiczka, zostawić go tak, jak się mleko kwasi, zostawić taki mocz na 7 do 8 dni, żeby sfermentował, zakręcić go, wstawić do lodówki i macie najwspanialszy krem, lotion, balsam, wszystko, cokolwiek w tym jednym słoiczku. Ostrzegam, nie jest przyjemny Większym zapach z tego ilości. słoiczka, nie jest, także to trzeba zrobić w kontekście I też prywaty, czyli jak ktoś tak sobie w tam gdzieś domu. ma swój moment, to Też wtedy. polecam, że sobie piszę, że to jest coś, bo no, wiesz. Mieliśmy już kilka takich sytuacji I też dziwnych i kładaj, śmiesznych. kładaj do bardzo dobre miejsce, nie w drzwi w lodówki, który jak otworzysz i wypadnie i złamie na Rozbije podłodze, się. rozbije się i to śmierdzi cały dom. Tak nie róbcie, dobra? Bo już Już to mieliśmy. przerabialiśmy. W każdym razie mocz. Można świeży mocz, można się masować moczem, wcierać sobie w te miejsca, w których najlepiej chcielibyście wyglądać, czy tam te miejsca, które mają jakiś problem, bo ze skórą też możecie mieć problem. Z kobietami tutaj, albo na plecy, albo Szyja, oczywiście twarz, pod od. oczami, tam gdzie chcecie mieć, można sobie masować się swoim świeżym moczem. I on, ten zapach jest nawet przyjemny. On mi akurat tak nie przeszkadza. Ten sfermentowany jest intensywnie śmierdzący, Ale można powiedzieć, ale o mam do wiele lepiej tego, działa. że możesz kładać na przykład lawender, jakiś olej eteryczny, Eteryczny. możesz kładać tam lawender albo cytryna i to nawet też dobrze działa na skórę i to nie mogę powiedzieć, że do końca, ale Lepiej pachnie. lepiej pachnie, Ale tak. najlepiej to gdzieś jakaś kabina w środku lasu, albo gdzieś wasz czas, kiedy wiecie, że nikt wam nie wejdzie tam, zrobić, porządnie się natrzeć, zrobić sobie jakąś rutynę. Nikomu o tym nie mówcie, bo prawdopodobnie większość ludzi, jak usłyszy, to was skomentuje, że robicie głupotę, że się zatruwacie i tak dalej, i tak dalej. Tam jest Może miał nieskończone, rację. tam się, tam po prostu. Ale to jest tendencja nie tylko nawet w Polsce, na całym świecie, że jak ktoś czegoś nie zna, to pierwszą rzecz, jaką zrobi, to skrytykuje. Później, jak będzie miał ochotę, żeby to poznać, to może wejdzie w tajemniczy się i sam to będzie robił. A na razie nic nikomu nie musicie mówić, a jak się spytają, dlaczego tak pięknie lśni wasza skóra, Iż mnie i to im pachniesz. możecie. Nie, bo potem się trzeba wykąpać, umyć. To im możecie ujawnić, powiedzieć, co robić. W każdym razie wróćmy do początku, bo to jest, tu jeszcze Wam dodamy dwie rzeczy, co można zrobić na skórę. I to są po raz kolejny tylko inspiracje. Są ludzie, zielarze i ludzie, którzy się zajmują kremami naturalnymi, o wiele lepsi ode mnie, od nas. My to robimy jako część całości, czyli żywienie terapeutyczne, żywienie dla skóry, ale ja bym wycofał się o krok i powiedział o
czystości przewodu pokarmowego po raz kolejny, szczególnie wątroby. Tak. To, jak wyglądacie, to jak wasza skóra, zęby, włosy, tkanka łączna, paznokcie, to jak wyglądacie, to jest bezpośrednie odzwierciedlenie zdrowia i czystości waszej wątroby. I tu bym powiedział, tu się zaczyna piękny wygląd, tu się zaczyna te sekrety wiecznej piękności, tu się zaczynają i tu mogą się skończyć. Czyli płukanie wątroby, zapraszamy, jest odcinek cały o płukaniu wątroby. I jeszcze nie jest, bo nie pamiętamy, a jeśli nie robić. Jest, to zrobimy go od A do Z. To jest moja specjalizacja, wątroba. Od lat przeprowadzam ludzi przez te płukania wątroby bezpiecznie, w sposób bezpieczny i to na pewno byłby krok pierwszy do uzyskania. Okej, także powiedz mi, że już robiliśmy płukanie wątroby. Już jesteśmy w stanie... Wstępnie przewód pokarmowy. Już tak gotujemy, już nie gotujemy, jemy dobrze. Czyli żywienie terapeutyczne, terafood, czyli tłuszcze, błonnik, oczywiście zioła, świeże owoce w sezonie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co już wiecie z innych odcinków. Teraz, co możemy robić, zamiast używać te kremy przeciwsłoneczne, albo wiesz, to tyle, ja wiem, gdzie będziesz chodzić, ale słuchasz? No. Okej, słuchasz? No. Dobra, bo zawsze możesz coś kładać, zawsze ludzie chcą, ja też mam ten, że mam biały wszędzie, ja coś chcę kładać. Ci pokażę. Okej? Okay? Także pokaż mi coś, że jest bezpieczne, żeby używać, nie jest jakiś chemia, ten titanium dioxide. Ale nie na słońce, tylko ogólnie, tylko na ogólnie, bo kobiety musi ci zastrzegać, że... Musisz coś mieć w szafeczce, coś musimy, drogiego. Bo... Bardzo drogie rzeczy tutaj wzięły. Ale pamiętasz, że raz mi powiedziałeś, że kobiety schłaniają te toksyny 5 pounds, także 2 kilo rocznie. Przez skórę. Dobrze, to tam też można pogadać chwilę, bo też powinniście zwrócić uwagę... Jaki make-up używamy. Jeszcze krok do tyłu. Woda. O wodzie też już robiliśmy odcinek, co najmniej jeden, będzie jeszcze kolejny. Uwodnione ciało to jest ciało gładkie, ciało, w którym brakuje wody, czyli odwodnione to jest ciało, które ma tendencję do marszczenia się. To jest tak samo podobnie z roślinami, które zaczynają więdnąć. Ciało, które więdnie. Starość to jest taka metafora tego. Starość to jest ciało odwodnione. Prawie gwarancja jest, że to ciało stare będzie miało mniej proporcjonalnie wody do ciała młodego, to można odwrócić poniekąd i wyprostować te zmarszczki. Czyli pijcie wodę dobrej jakości w pewnej ilości. I też jak skończysz się kąpać i z czym co kąpiesz, to też jest ważne. Jakiś i teraz woda, właśnie, a woda, która schłonie na was... Na was jest z zewnątrz, albo leżycie w wannie, albo jesteście pod prysznicem, to też nie jest bez znaczenia dla wątroby i dla całego systemu. Przez skórę możecie wchłonąć tony toksyn, albo możecie się uwodnić, albo możecie nic nie wchłonąć. Także na basenie chlorowanym, czy tam w wannie, w zwykłej kranówie, nawdychacie się chloru i przez skórę też się wchłoną pewne niekorzystne rzeczy. Na szczęście w Polsce się nie fluoryzuje wody, w Stanach niestety tak, bo tam rząd chce ogłupić społeczeństwo. To, co już Hitler praktykował ze swoich czasów, okupowane miasta. Dobrze, chodzimy gdzie indziej. Pierwsze, co robili, to fluoryzowali wodę, hitlerowcy. To samo robi rząd amerykański ze swoimi podwodnymi. W Polsce mamy szczęście. Jeszcze nie nauczyli się tego. Co można zrobić? Jeśli to jest chlor, jeśli to jest kranówa, jeśli macie wannę, napuścić tą wodę trochę cieplejszą do tej wanny i zostawić ją, niech sobie ten chlor, włączyć wentylator, żeby ten chlor wam wyssało. 10, myślę, minut wystarczy, ale dokładnie nie wiem, bo nie robiłem tych badań. 5-10 minut. 5-10 minut. Pod prysznicem to jest ciężka sytuacja, bo tam macie bezpośrednio tą kranówę lejącą się na was i jeszcze w wyższej temperaturze, kiedy się pory otworzą, to one się jeszcze chętniej te toksyny wchłoną. Także tam dobrze by było filtr założyć. Nie, nawet taki zwykły filtr, który wam
wyczyści chlor. I są takie. Przed tą głowicą prysznicową, albo najlepiej, jeśli macie pieniądze, to założyć go w ogóle przed wejściem, zanim woda wejdzie do waszego apartamentu. Są filtry takie, które chlor bardzo łatwo wam oczyszczą. Albo, prosty sposób. Jeśli mieszkasz blisko do morza, to też jest świetnie sprawy na skórę. Wspaniała. Kąpiel w morzu. Tyle rzeczy. Czyli w wodzie z solą. Mhm. Jedno z lepszych. Nie spłukiwać tego, zostawić tą wodę, tą solankę, żeby wyschła na ciele. To jest bardzo dobra rzecz na skórę. Słońce. Taka wielka kontrowersja. Kremy. Widzę, że na półki się uginają od tych kremów, od tych bloków. Tak. Numery tam jakieś są. Specjalne nawet dla dzieci są zrobione. Ściema. Totalna ściema. Szkoda kasy waszej. Nic z tej półki nie powinno być u was w apteczce, czy w aucie, czy gdziekolwiek. Na ciele szczególnie nie powinno być. Co? Jaka alternatywa? Olej kokosowy ja używam dla dzieci. Olej kokosowy z takich rzeczy na zewnątrz. Opalić się, po prostu stopniowo opalić się i wtedy macie blok w skórze. Nie wychodzić na słońce poza, powiedzmy, pół godziny w ciągu tej najintensywniejszego słońca, żeby się nie spalić, bo tam problem jest w tym, żeby się nie spalić. Jak się opalicie, to jest bardzo dobra sytuacja. Mhm. Jak się opalicie, to stymulujecie wydzielanie, produkcję witaminy D, która w przewodzie przepokarmowym bardzo słabo się wchłania, także tu bardzo dobrze. Co jeszcze? Ten krem, który wam tu pokażemy, właściwie to jest taki kolejny stopień do zrobienia kremu. Pamiętacie, zalewaliśmy kwiaty mniszka olejem? Mhm. I to jest ten olej po wielu miesiącach. Tu nawet muszki nam jakieś latają, nie szkodzi. Teraz go wyciśniemy przez wór. Mam ci się mać? Nie, ja sobie dam radę z tym. Dobra. I to może być wasz olejek. Możecie go też spasteryzować, bo jak to jest dobrej jakości taki surowy olej z oliwki, to on się postarzeje i może się zepsuć. Możecie go spasteryzować, czyli go zagrzać w garnuszku, zagrzać. Nawet może być opcja, jeśli tego mniszka źle zerwaliście w złej porze dnia, to może tam być woda i ją też można go pogotować chwilę. I tym olejem co? Co kobiety robią? Ja mam słoik. W słoiczku? Tak. Ja smaruję. Rano smaruję i też ja robię trochę przed make-up. Ja kładam tutaj lekkie warstwy. Później jak kładasz make-up, bazę, bo później jak kładasz make-up, to nie chłonie tak jak wcześniej. Także to jest bardzo ważne. To będzie trochę shiny, jak się mówi, błyszczące. Także możesz kładać i później papier tak zrobić, żeby nie błysknąć. Okleić się papierem. Tak, tak. Gazetą? Tak, i masz gazety tutaj, możesz czytać i sobie, wiesz. Nie, teraz bym chciała, żeby mi pokażesz, jak to zrobić, żeby ludzie w domu... Co? Stary, zużyty terawór. My to nazywamy terawory, czyli wory, w których wyciskamy różne rzeczy, mleko, jakieś moczone nasiona i tak dalej. Ten jest stary, zużyty, już zresztą był używany do tego. Tak. Wybierzcie stary, bo on będzie trudny do wyprania. Tak. I nie używaj później na mleko, bo to będzie nie. trochę... Lniany polski len to taki wór, który powinniście mieć w kuchni. Jak nie macie, to możecie sobie zrobić albo od nas kupić za chyba ile? Za dychę je sprzedawaliśmy? Za chyba 15-17. Ja ci pomogę, bo chcę coś robić. Ja chcę być pomocny żony. Dobrze. Tu jest mniszek właściwie wypełniony. To było wiosennym mniszkiem. Zalany olejem i w międzyczasie, tu zauważyliście, jest chapstick, pałeczka i w międzyczasie tutaj zachodziły reakcje chemiczne i jednym z produktów tych reakcji były jakieś gazy, nie wiem dokładnie co to jest, to może być dwutlenek węgla, w każdym razie to wszystko rosło i się wylewało, także trzeba mieć taką pałeczkę i ją się w sezonie przebijało, żeby uwolnić te gazy. Mhm. Teraz to już ustało, to się ustabilizowało. Już ta pałeczka nam niepotrzebna. Dobrze, teraz nalej. I teraz tutaj cała ta zawartość idzie. I to ma być. Trzymasz? Trzymam cały czas. I to ma stać 6 tygodni. Mniej więcej. 6 tygodni do nawet do 3 miesięcy. Tak, także im dłużej, tym lepiej, byś tak, powiedział? Jeśli by się zebrał. Im dłużej, tym lepiej, ale tak jak mówiłem, żeby nie zepsuł się ten olej. Jeśli by się zebrała pleśń.
na wierzchu, to można ją po prostu zebrać, wyciągnąć tych kilka kwiatuszków, które tą pleśń chwyciły i to dalej może się macerować. Jak to robisz sam? O, już idzie. Także to zrobiliśmy w wiosnę. Wiosną, wtedy, wiosną, kiedy kwitł, tak, mniszek. Także kilka miesięcy temu zbieraliśmy mleć, kwiatki i sadziliśmy w ciemne miejsce, taki i... Kiedy zbierasz kwiatki? Kiedy? No. W czerwiec albo tak, w maj. Tak, ale w jakiej porze dnia, aha, w jakiej porze księżyca? Tak, musi być pełny księżyc. Nie musi, ale najlepiej. Najlepiej, żeby pełny księżyc. Słoneczny dzień i w południu. Ja się uczyłam od mojej mąż bardzo dobrze. I teraz on będzie ciskać. I to ja chciałam to zrobić. Patrzcie, dam ci trochę. Dobrze. I to jest, o, ale kolor fajnie. Nic więcej nie musicie. W następnym odcinku o skórze pokażemy wam, jak z tego zrobić krem. Ale nie musicie. Ten to olej w słoiczku, możecie go spasteryzować. Ewentualnie, żeby się nie psuł. Albo wsadzić do lodówki. I ten olej może wam służyć jako sunblock, czyli jak się mówi po polsku? Przeciwsłoneczny. Słoneczny. Ale też odżywczy. Tutaj jest substancji w tym kwiecie mniszka. Tam jest co najmniej 5, jeśli nie więcej, substancji różnych biochemicznych znanych nam w tej chwili, które ze skórą ludzką wspaniale pracują. I ją poniekąd odświeżają, czynią ją młodszą, ale zawsze muszę podkreślić to, że co? Że skóra będzie tylko tak dobra, jak tak czysta, jak czysta wątroba. Tak. Ja też jak mieszkałam w Nowym Jorku, miałam moja kobieta. Ja chodziłam do niej raz, dwa razy miesiąc i ona mi robiła to ze skórą i to jakieś mikrodermiczne coś tam i skrobała i miałam tabletki i nawet ten, co to jest, przeciw birth control? Jak się mówi birth control? Antykoncepcyjne tabletki. No, ja od 15 roku w życiu zaczęłam to łyknąć, bo w Stanach to jest, żeby nie masz pryski, to oni, lekarze ci dają to. Ja teraz... Pryszcze. Pryszcze, tak? I teraz dobrze, że poznałam Irka, bo pierwsza rzecz, on mówi, no to musisz przestać to łyknąć, bo to później jest ciężko, żeby nawet mieć dzieci raz. To ja 7 lat byłam na antykoncepcji. Tak, na skórę. Birth control, tak? Birth control, na skórę. Nie to, że o, ja potrzebuję, to na skórę. Także zawsze proponuję, żeby jak ktoś ci proponuje jakieś lekarstwo, no to czekaj moment, lekarz, jak mogę to zrobić naturalne, alternatywne. I on, jak on nie ma odpowiedź na to, no to wtedy bym dzwoniła do szefirek. Tak bym zrobiła, tak? Bo zawsze musi być jakiś alternatywny, to nie jest magiczne, lekko, nie istnieje. Także proponujemy ciężkie prace, oczyszczanie wątroby, czyszczenie ciała i takie kremy, jeśli już na skórę, to jest piękne. Zobacz, jaki błyszczący jestem. I jak była modelka, zawsze oni mi pryskali z takiej chemii, żeby mieć taki błyszczący skórę. Ale to by było cudownie, jakbym miała takie kremy, tak? Bo teraz mam dokładnie ten sam wynik, tylko z olei, z oliwek i mlecz. Proszę Cię. A co, pan Irek, szef Irek, kochany mąż Irek, myślisz, że możemy iść dalej? Kolejną rzeczą, i to już też pokazywaliśmy wam, glinka. W innym glinka. Kontekście, co prawda, ale w tym samym kontekście, bo po raz kolejny, nie ma pięknie wyglądającej skóry bez czystego wnętrza, czyli przewód pokarmowy. Glinka bentonitowa. Tak.
Jest wiele rodzajów glinek. To jest jedna z lepszych glinek. Można ją używać do środka, od środka do pijąc, i można ją też używać na skóry. To jak ją pić, to już zrobiliśmy. Któraś z osób nam dobrze zwróciła uwagę, że nie powinno się jej nabierać łyżeczką metalową, i wzięliśmy to pod uwagę, także mamy drewnianą łyżeczką, dlatego że ta glinka już będzie reagowała z tą łyżeczką. No co prawda nie reaguje, tylko będzie ją chciała neutralizować. Tak. A glinka, czyli w roztworze wodnym ona ma tendencję do absorbowania toksyn, a działa na zasadzie przyciągania ładunków. I tak samo jak będzie Wam, czyli jest neutralna, pozostaje neutralna, nie wchodzi w reakcje chemiczne, ona tylko chce i przyciąga, skutecznie przyciąga toksyny, czyli pozytywne ładunki w naszym ciele. To samo robi na skórze, czyli preparacja. Pokażesz, jak się ją rozrabia? Tak. Preparacja z takiej glinki, jasne, ja bym nawet chciał, żebyś pokazała, zrobiła coś na dłoni sobie albo na twarzy. Na twarzy możemy. I to też możecie w pierwszej fazie, jeśli oczyszczacie się, czyścicie wątrobę albo czyścicie przewód pokarmowy, to możecie równolegle robić coś takiego na skórze i to Wam polepszy, dramatycznie Wam polepszy jakość tej skóry. Rozrabiamy glinkę, możecie ją tak rozgrzebać drewnianą łopatką albo ręcznie możecie, albo w słoiczku nawet zakręcić z większą ilością wody i trząść przez jakiś czas, jakkolwiek Wam jest wygodnie, rozrobić ją na papkę. Tak robimy. I jest ważne, żeby pamiętać, że skóra jest największy organ, przewód? Skóra, największy organ. Organ ciała. Także jest ważne, żeby pamiętać cały czas, że możesz detoksyfikować przez skórę. I to jest jeden z tych, że będę to kładać na moją twarz. Wspomagasz tą detoksyfikację przez skórę. I to będzie ci pomagać. Przyspieszasz. Tak. Jeszcze tu bym ważną rzecz powiedział. Co? To ty też możesz rozwinąć. To, w co się ubieracie, to też ma wielkie znaczenie dla jakości waszej skóry. To was może postarzeć, to was może odmłodnić. To ten wybór podkoszulek, majtek i kalesem. To, co jest bezpośrednio w styku z waszą skórą. Co teraz ty się ubierasz? Teraz mam okazję, żeby polecić Cool Mama, bo to jest 100% bawełna, takie koszule. Teraz będziemy się ubierać zwykłe rzeczy, bo my jesteśmy zmęczeni, że ludzie komentują, że macie takie koszule czy takie. Nam wszystko jedno. My nie obchodzimy w ogóle na nasze ubranie. Ja wolałabym bez ubrania, ale to by było trochę dziwne na telewizji. Także my mamy, co mamy. To jest Cool Mamy i to zobacz, mogę karmić dziecko i bez problemu, tak? Nie muszę pomyśleć, jak obudzi rano, to jest bawełna, bardzo dobrej jakości i on zawsze ma jakieś wełna, coś fajnego. Także co my nosimy na telewizji, może wyglądać jak codziennie nosimy to samo, ale to jest chcące. Tak? I możesz gadać o nas, ale wszystko nam jedno. I teraz będziemy kładać na twarze. Ja będę kładać na Irkę twarz i na moje... Dla wina to dlatego powiedziała, że ktoś, i to prawdopodobnie nikt z Was, bo przy okazji jednego z moich wywiadów ukazało się zdjęcie tutaj z Tagen TV z tym wywiadem i ktoś, dostałem tam mnóstwo hejtów i ktoś, jakaś pani skomentowała, że jak mogę w ogóle, i mam nieuprasowaną koszulę, jak mogę się przed kamerą pokazać w nieuprasowanej. O, zobacz, więc to mam. Teraz... Nieprasowany. Teraz... Wiecie co, ukradnę chwilę z tego programu i powiem dlaczego. Nie prasujemy, ja nie prasuję koszul nigdy, bo uważam, że to jest idiotyzmem. Niszczymy naszą planetę, prasując koszulę. Tak. I chodź tu, łopak, bo mamy nasz mały, wspaniały syn i chyba ma coś fajnego dla mamy. Pokaż. Dziękuję ci bardzo. Ale pięknie. Buzi? Kocham cię. Nie boisz się?
Jak mamy macaki twarzy. Nie boję się, tak? A czemu masz takie? Ja mam takie, bo robimy program o skórę. Też byś chciał? Tak. No to chodź. Także zapraszamy. I stoi. I będę ci robić fejsio. Masz. Chcesz sam? Nie chcę. A co ty? Ale robimy program. Jak nie będziesz nam pomagać. A w tym wieku? Masz. Bo on już ma ładnie skórę i my chcemy wracać do takiej skóry. Tak? Wymyjesz. Bo ty masz piękny, bardzo młody i ty też jest bardzo dobre rzeczy. Tak? A chyba nawet tak, nie potrzebujesz. Tak, ale są dzieci, które mają problemy ze skórą. Już. I możecie wtedy sobie taką glinkę zaaplikować. Ona nie ma skutków ubocznych, nie jest niebezpieczna w żaden sposób ani na skórę, ani do środka. To jest produkt, który neutralnie detoksyfikuje, neutralnie z nami współpracuje. Na pewno nie chcesz? I wiążąc je. No to do widzenia. A będziesz zostać ze mną? Tak. Możesz dobrze. Zostać z nami. No to zostaw. Dobrze, ja już, zrobię tatę. Już prawie kończymy. Tatę na nos. Dobra. Czemu na nos? Bo mam duży, może mi się zmniejszy. Tak działa też? Zobaczymy. Dobrze, ja mam duże zęby. Mam to układać? I mi zmniejszyć? O, a propos zębów, to tą samą glinkę możecie używać jako... jako pastę do zębów, jako taki proszek do zębów. Wystarczy nawilżyć szczoteczkę i wsadzić ją w taką suchą glinkę i sobie wyszorować tym zęby. Bardzo fajnie działa, ma właściwości antybakteryjne. Polecamy. I też jak już kupicie kilo takiej glinki, no to macie różne zastosowania i I też możesz kładać do wanny. Możesz do wanny, całe nawet ciało. Tylko na twarzy możesz kładać powiedzmy dwie szklanki, trochę większe niż to, dwie szklanki takie do wanny i możecie tam odrzeć i później całe ciało będzie jak się mówi? Ściągnąć? Uwolni toksyny. Tak. Ściągnie toksyny z całego ciała. Z całej powierzchni skóry. Okej, zobaczymy jak to wygląda teraz? No zobacz. Okej. Tam może być trochę wody. O. Ale to i tak, tak jak mówiłem, powinni się to spasteryzować. Czyli można, wystarczy zagotować albo pogotować chwilę. A jeśli wam się woda odseparuje, to zlać z wierzchu ten olej, żebyście mieli sam olej. No zobacz. I tym olejem możecie pracować. Pokażemy w następnej części, jak z tego zrobić krem, bardziej stały, taki proszę. Rozmazujący się, ale już taki olej ma wspaniałe właściwości odżywcze na waszą skórę i po raz kolejny prawie za darmo. Wartość tak. w cenie oleju. Tak. Bo cała reszta za darmo rośnie. I też jeśli kładajcie taki układ, podkład? Co jeszcze? Na twarz? Podkład? Maseczka, czy aha, co? Dobra. Jeśli będziecie kładać taki maseczka, musisz czekać jeszcze... Pół godziny, tak, aż to jest twarde i będziecie czuć ten, że jest ciężko, żeby mówić i to będzie tak wysycha, że... I jak tak robisz, to będzie wszystko wyschnięte. Wyschnięte, tak. I później, żeby go ściągnąć, to też trzeba zwilżyć. Nie zrywajcie tego twardego, tej twardej glinki, bo możecie sobie uszkodzić skórę. Mhm. Zwilżyć to kilka razy i spłukać wodą. No tak. Jeszcze także... miałaś powiedzieć, wiesz co? Co? O dry brushing. Szybko. Tak. Dry brush. No po prostu masz jakiś... Szczotka. I... W stronę serca. Tak, z strony serca, do sercu. I to ci stymuluje skórę i system limfatyczny. Limfatyczny przy tak, okazji. Przy okazji, to jest bardzo dobre. Ale idziemy tam, ja mogę wam pokazać następny odcinek, bo i tak musimy dokończyć tej kremy. Ach, za dużo gadamy, sorry, może to jest za dużo, ale wiemy i ufamy was, że będziecie sobie poradzić i świetnie się poradzić z tym. I co, wracamy za tydzień i coś innego pogadamy, co? Zrobimy drugą część skóry. Dobra, zrobimy. I co, pożegnasz dla nas? Mówisz bye bye? Bye bye. Co? Do widzenia. Do widzenia.
Papagenia. No ja mówię. Do widzenia. Do widzenia. Pit, pit.